w jakie źródła energii powinno inwestować się w naszym regionie. Obecnie zdecydowaną większość stanowią elektrownie wiatrowe. W powiecie malborskim ma powstać specjalna strategia rozwoju energii odnawialnej. W tym celu powołano klaster energetyczny Żuławy. Dzisiejszy dzień jest dużym krokiem ku temu, żeby klaster zafunkcjonował i w przyszłości służył. Bo on ma służyć dla społeczeństwa, dla przedsiębiorców i wszystkich z inicjatywą, którzy będą mieli w zamyśle produkować energię z odnawialnych źródeł. 2 miliardy, jeszcze raz powtórzę, do pozyskania oczywiście w naszej Polsce, w całej Polsce. Klaster energetyczny Malbork. Żuławy. Tam będą absolutnie fachowcy. My również współpracujemy z Politechniką Gdańską, z Wydziałem Automatyki, a więc to są naprawdę fachowcy. Musimy wybrać firmę taką, która już dzisiaj jest na rynku, która takie strategie już przygotowywała, dlatego że wiele miast czy wiele powiatów już taką strategię posiada, włącznie już z certyfikatami. Dlaczego tak jest to konieczne i potrzebne? Ano dlatego, żeby pozyskać środki z puli 2 miliardów złotych, które rząd przekazuje właśnie na klastry, konkretnie na klastry, to trzeba posiadać taką strategię z certyfikatem Ministerstwa Energii. I to w tym roku musimy załatwić, przede wszystkim wybrać firmę, która jak w najbliższym czasie wykona taką strategię, a później oczywiście oddać to w ręce czy firmom prywatnym, czy też samorządom, które będą chciały w tym uczestniczyć. Powiem tylko, że powiat nie ma takiej możliwości jako sam powiat malborski. My jesteśmy, mówię jeszcze raz, inicjatorami. Oddaliśmy do dyspozycji siedzibę, oddaliśmy do dyspozycji Wydział Ochrony Środowiska, który będzie na pewno pomagał przy strategii. Natomiast samą strategię na pewno będą budowali już ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień. Są to absolutni fachowcy w tej branży. Siedziba klastra mieści się w starostwie powiatowym. Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem powiat malborski i zrzesza osoby prywatne, osoby fizyczne oraz instytucje samorządu terytorialnego. Ma on formułę otwartą, a przynależność jest dobrowolna. Jeszcze 3 samorządy, jeśli chodzi o nasz powiat, nie przystąpiło miasto Malbork, nie przystąpiła gmina Malbork i nie przystąpiła gmina Miłoraz. Można oczywiście w mieście w różne inicjatywy pokazywać, w które można wejść jako klaster energetyczny, ale nie zamykajmy się w mieście, dlatego my jako powiat jesteśmy inicjatorem. Chcemy, żeby korzystali z tego wszyscy mieszkańcy powiatu malborskiego. Chodzi o to, żebyśmy mieli jak najtańszą energię dla mieszkańców. Sprzedawać tą energię do bądź sieci i w inny sposób dystrybuować, gdzie klaster będzie ku temu służył.